Dzień dobry. Dzisiaj przepis na sernik bezpieczenia. Sernik bezpieczenia z 5 składników. Sernik, który jest banalnie prosty, zawsze wychodzi. Po prostu jest obłędnie pyszny. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przygotowanie sernika zaczynamy od przygotowania tortownicy. Na początku bierzemy tortownicę. W moim wypadku tortownica ma 24 cm średnicy i na dole wykładamy ją papierem do pieczenia. Po wyłożeniu tortownicy papierem do pieczenia zabieramy się za ciasteczka. Potrzebujemy mniej więcej 180 g ciasteczek, które wrzucamy do worka, takiego strunowego, których uwielbiam używać. Tutaj znajdziecie przykład innego filmu, innego zastosowania takiego woreczka. I w tym woreczku kruszymy dokładnie nasze ciastka. Ciastka przerzucamy do miski, a następnie zabieramy się za masło. Potrzebujemy mniej więcej 1/3 kostki masła i to masło musimy roztopić. Roztapiamy masło i dodajemy do naszych ciasteczek. Oczywiście wszystko dokładnie mieszamy, powstanie taka masa. Pierwszy element mamy już gotowy. Teraz naszą tortownicę na dole wykładamy tą masą ciasteczkowo-maślaną. Wykładamy dokładnie, wyrównujemy. Jak widzicie, idzie nam świetnie. Pierwszą warstwę mamy gotową. Teraz pora zabrać się za ser. Ja będę używał sera z wiaderka, tylko musimy sobie powiedzieć jedną rzecz szczerze. Nie możecie używać taniego marketowego sera. On się nie nadaje. Tam jest za dużo wody. Ja użyłem sera mój ulubiony z Wielunia, bo taki jest dostępny u mnie w sklepie i on jest dobrej jakości. Jeżeli macie inne sugestie co do sera, takiego, który używacie, napiszcie proszę w komentarzach, bo to jest tak, że lokalnie występują różne super firmy, które produkują naprawdę dobrej jakości ser z wiaderka, więc jeżeli możecie, umieśćcie w komentarzu swoje propozycje. To jest ciekawe i może pomóc komuś. Ten ser powinien być w temperaturze pokojowej, dlatego potrzebujemy tak 1 kg sera z wiaderka. Do sera musimy dodać cukier puder. I to jest sprawa bardzo indywidualna. Ja nie lubię słodkich ciast i moje serniki są niesłodkie, znaczy trochę słodkie. Dlatego ja dodaję 4 łyżki cukru pudru. Jeżeli chcecie dużo słodszy sernik, musicie użyć nawet 8 łyżek cukru pudru na tę ilość. Wtedy będziecie mieli słodziutki sernik. Ja wolę taki mniej słodki. Nasz sernik mógłby się składać właściwie z 4 składników, ale to jest składnik, którego bym zdecydowanie nie pomijał, dlatego, bo on nadaje charakteru naszemu serniczkowi. Potrzebujemy pomarańczy, a właściwie sparzonej gorącą wodą pomarańczy i ścieramy z niej skórkę. Pamiętajcie, ścieramy tą pomarańczową część, nie tę białą, bo ona jest już gorzka. Także ocieramy tyle, ile chcemy. Ja stawiam prawie z całej, a skórkę do pozostałych składników, które mamy. Pora przygotować wodę. Potrzebujemy 1/3 szklanki wody. Ta woda powinna być ciepła, bardzo ciepła, ale nie gotująca, to ważne. Do wody dosypujemy 3 łyżeczki żelatyny i szybko mieszamy. Chodzi o to, żeby nam się żelatyna rozpuściła. Rozpuszczoną żelatynę szybko dolewamy do sera. Ważne było to, o czym mówiłem wcześniej. Ten ser musi być w temperaturze pokojowej, bo jeżeli jest bardzo zimny, to on nam się ścięła automatycznie. Potrzebujemy chwili czasu, dlatego dolewamy rozpuszczoną żelatynę i zaczynamy miksować. Na wolnych obrotach mieszamy nasz ser z pozostałymi składnikami. Masę serową mamy już gotową. Przekładamy ją na warstwę herbatników z masłem i wyrównujemy. Tak przygotowany sernik ląduje w lodówce. I właściwie możemy go nawet podać w takiej formie. Ja go jeszcze wykańczam zwykle polewą czekoladową. Tutaj na górze znajdziecie przepis na polewę czekoladową. Najprostszą, banalnie prostą. Naprawdę przygotujecie ją w ciągu chwili. I po stężeniu możemy podawać. Ja uwielbiam serniki. Naprawdę uwielbiam serniki. Ten jest jednym z moich ulubionych, bo jest prosty, szybki, pyszny. Dlatego mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. Piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!